Czułeczka, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słów o transferach do Polonii Warszawa. Zaczynam swój kolejny sezon z Polonią, więc dziękuję wam bardzo wszystkich za obejrzane wszystkie filmiki w poprzednim sezonie najważniejsze jest to, że Polonia awansowała i będzie grała teraz w fortunie pierwszej Lide. Jedno takie pytanie informacyjne, czy ktoś z was może. Zna jakąś aplikację mobilną na telefon, która, yy, która fajnie edytuje filmy na zasadzie, że można coś do filmów wrzucić, jakąś grafikę, jakieś teksty, wiecie, coś tak, żeby to trochę ładnie wyglądało. Tylko nie na kompa, tylko mobilną, bo mój komputer mniej więcej ma taki procesor, że yy, przy Excelu, przy dodawaniu yy, paru cyferek już zaczyna się procesor grzać, więc tam po prostu się już nie da nic zrobić, trzeba będzie po prostu zainwestować w nowego kompa. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o transfery do Polonii Warszawa. Jest parę ciekawych rzeczy, parę, parę ciekawych osób, które, które Polonia przetransferowała i dobrze. Jest też kilka wyróżniających się, czy znaczy jest dwa właściwie wyróżniające się, moim zdaniem, transfery, które mogą Polonii bardzo pomóc. Nie wiem tak naprawdę w czym. Pewnie wszyscy kibice Polonii są zgodnie, zgodni z zdaniem, że Warszawska Polonia fajnie było balansowała od razu teraz do Ekstraklasy. Totalnie nie umiem y, oszacować tych szans i totalnie nie potrafię oszacować tych szans na podstawie y, transferów czy, czy siły kadry. Dla mnie prywatnie, y, są dwie rzeczy dla mnie prywatnie najważniejsze. Jedna, to żeby Kuba Lemanowicz grał dalej na bramce. Miałem taką swojego czasu y, rozmowę na Facebooku z jakimś kolesiem, że y, nie żyjemy przeszłością, żyjemy teraźniejszością. Jeżeli przyjdzie lepszy bramkarz, to Kuba Lemanowicz ma być rezerwowym. Nie zgadzam się. Kibice Polonii bardzo często właśnie żyją tą przeszłością. I słusznie: Dwa mistrzostwa, dwa Puchary, jeden super Puchar. To jest właśnie ta historia, i to jest właśnie ta historia, o którą Polonia chce pisać, dodać na nowo. Więc, yy, tak nowa nawet historia, jak Kuba Lemanowicz, to, że przecież jest jednym z bohaterów awansu, moim zdaniem osobiście grać na bramce powinien. Dobra, ale dzisiaj nie o Kubie. Dzisiaj parę, parę transferów do Polonii. Dobra, słuchajcie, więc tak, na, yy, z GKS-u Katowice, 30-letni, przechodzimy do transferów. Yy, 30-letni Michał Kołodziejski, środkowy obrońca z GKS-u Katowice, przechodzi do warszawskich Polonii bez sumy odstępnego. Yy, I ważna taka informacja, że w pierwszej lidze rozegrał on 69 spotkań, strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę. Także bardzo fajny transfer. Słuchajcie, Jakub Piątek. Jakub Piątek to jest zawodnik, to jest defensywny pomocnik z ruchu Chorzów bez sumy odstępnego. I w fortunie pierwszej ligi rozegrał on 118 spotkań, strzelając 6 bramek, notując 3 asysty. Całkiem porządny transfer. No i to chyba jest ten bramkarz Mateusz, Mateusz Kuchta, Słuchajcie, który przyszedł, nie, nie, to chyba poszło o. Dobra, nieistotne, chyba poszło o Sandacha z Korny Kielce, ale przecież to jest tak naprawdę młody głowopak. Polonia Warszawa ma w tej chwili chyba czterech bramkarzy, z tego co się orientuje w pierwszej drużynie. Zdaje się, Sandach będzie grał w centralnej, w centralnej e, lidze juniorów, ale to się okaże, nie jestem do końca przekonany. Dobra, Kuba piątek był. Mateusz Kuchna, słuchajcie, z Hojniczanki, bez sumy odstępnego, i to jest zawodnik, który w fortunie pierwszej ligi rozegrał 138 spotkań. Czyli jest to już trzeci transfer, który e, kolejnego doświadczonego zawodnika w tej lidze. Więc e, wychodzi na to, że pan profesor e, Rafał Smalec bardzo fajnie sobie e, kompletuje kadrę. E, dużo, dużo zawodników doświadczonych w tych, e, w tych rozgrywkach, których Polonia no za półtora tygodnia e, będzie inaugurować. Dobra słuchajcie, jeśli chodzi o Andreana Sandacha, to jest to 19-letni bramkarz, który przychodzi z Korony Kielce i z tego co widzę grał troszeczkę w trzeciej lidze i Dziura 19 spotkań oraz 38 spotkań na poziomie centralnej ligi juniorów całkiem spoko, całkiem spoko jak dla mnie zobaczymy co z tego dalej będzie słuchajcie, Nikodem Zawistowski 23 letni prawy pomocnik z drużyny KKS Kalisz drużyny KKS Kalisz, która była sensacją w ubiegłym sezonie jeśli chodzi o Puchar Polski gdzie po bardzo dobrym dla siebie spotkaniu przegrała zaledwie 0-1 z późniejszym triumfatorem Legią, yy, yy, która no, fatalnie rozegrała drugą połowę sezonu, tak jeśli chodzi o Puchar Polski. Ja nie bardzo, nie bardzo, między innymi dlatego, że chociażby potrafili fajnie wygrać z, z pierwszą dużą Śląska Wrocław, żeby kilka tygodni później na przykład przegrać z, roze, z rezerwami yy, Śląska Wrocław, co jest totalnie nielogiczne, jak dla mnie. Dobra, słuchajcie, Nikodem Zawistowski. Nikodem Zawistowski. jest to bardzo ciekawy zawodnik, który w e, e, prawie pomocnik który z, z, z KKS U Kalisz rozegrał na poziomie drugiej ligi 86 spotkań, już 5 bramek e, notujący 10 asyst. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. E, moim zdaniem bardzo solidny rezerwowy, ale zobaczymy, może pan Rafał Smalec ma. Profesor Rafał Smalec ma jakiś lepszy na niego plan. Dobra, słuchajcie, 18-letni e, Oliver Wojciechowski. 18-letni Oliver Wojciechowski przeszedł z Jagiellonii, został wypożyczony, przepraszam, wypożyczony z Jagiellonii Białystok, e, defensywny pomocnik i wypożyczony Dariusz Pawłowski. Dla mnie Dariusz Pawłowski jest w tej chwili najlepszym, e, do, do tej pory przynajmniej najlepszym transferem, e, jakiego dokonała Polonia na, nad Filopecą. Dlaczego? Dlatego, ponieważ facet w ekstraklasie, w ekstraklasie rozegrał 48 spotkań Jeden gol, jedna asysta, 2353 minuty. Całkiem sporo. E, także, także będą prawdopodobnie z niego ludzie. Między innymi zawodnik też górnika Zabrze. E, wcześniej w latach, e, w latach. W latach. W latach, w latach 18-19. E, e, 18-19 i tyle. W tym sezonie grał w górniku Zabrze. W każdym razie dla mnie to jest najlepszy transfer e, póki co tego, e, tego okienka. Przypuszczam, że jeszcze będą. Podkreślam, że są to wszystko transfery bez sum odsetnego, czyli są to prawdopodobnie, nie jestem pewny, sorry, nie mam czasu śledzić kontraktów wszystkich zawodników pierwszej, drugiej ligi ekstraklasy. Zakładam, że są to zawodnicy po prostu, którzy byli wzięci z wolnego kontraktu, a poprzednio, poprzednio występowali w takich czy innych klubach. Dobra. Jeśli chodzi o Darka Pawłowskiego, już powiedziałem: 24-letni prawo obrońca. Myślę, że podstawa będzie naprawdę super zawodnik. Tyle tylko ciekawe, że Dariusz Pawłowski grał w systemie 4-4-2, czteroma czterema obrońcami. Rafał Smalec gra przeważnie tym systemem 3-5-2, wahadłami trzema ośrodkowymi obrońcami. Trzema w cudzysłowie się obrońcami, bo tam zawsze jest środkowy obrońca i jest ten lewy środkowy obrońca, i prawy środkowy obrońca, nie? Wiadomo z football menadżera. Takie są informacje. W każdym razie e, Darek Pawłowski przypuszczam, że będzie grał na tym środkowo-prawym obrońcy. Środkowo -prawym Dobra. Słuchajcie. E, wraca z wypuszczenia Dawid Keller i Filip Arak. E, jeden z Pogoni Grodzisk, a drugi z Podlasia. E, z, wraca również Hojczak i Roguski. E, również z końca wypuszczenia. A nie, przepraszam. Hojczak z, z Polonii, z Centralnej, z Centralnej Ligi Juniorów, a Roguski wraca z Orland e, z Trzeciej Ligi Koniec. Dobra. Kilka słów jeszcze, ja 8 minut, trochę nie wiem. Ktoś mi ostatnio powiedział, żebym robił krótsze filmiki, wtedy będzie, nie będzie się przedłużać. No ale jakże tutaj nie gadać, skoro, skoro jeszcze. Dobra, ale mówię ogólnie o tych zawodnikach, którzy przyszli, pogadamy sobie o tych, którzy odeszli. Troszkę mi szkoda Michała Fidziukiewicza. Pewnie ci z was, którzy tam troszkę śledzili to, co gadałem od początku poprzedniego sezonu, to byłem zafascynowany, że przeszedł z motoru Lublin do Polonii dokładnie rok temu. A też przewidywałem, że sezon ten będzie trwał tylko rok. Eee, znaczy, Boże, sezon, że kontrakt będzie jego trwał tylko rok. Ale nie przypuszczałem, że uda mu się dostać do wieczystej kraków. Także w sumie spoko, no, Michał sobie trochę zarobi. No i niech strzeli trochę tych bramek. No yy, dla Miesztostów. Dla Miesztostów na, na Polonie, sztos na tą ligę. O ma 32 lata, no wiadomo, no, nie jest to też ta biologia, higiena y, prowadzenia y, y, kariery, co ci najlepsi zawodnicy. No, przecież nie będę mówił o Robercie Lewandowskim, chociaż jak Arek Milik wiecie, no zawodnicy 32-letni w niższych ligach, to już są zawodnicy, zakładam, wiekowi. Na pewno wyjątki potwierdzają regułę. Dobra. Yy, troszkę mi szkoda Grzesia Wtyki, że wrócił do niepołomic, no ale no to było wypożyczenie. No bardzo, mi się, bardzo mi się Grzesiu podobało, naprawdę to był zawodnik, który gdyby się udało go ściągnąć na stałe, nie wiem, to już przypuszczam, trzeba troszkę płacić pieniążki. Nie wiem, czy pan prezes to ma, 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 ma przewidziane pieniążki na transfery, czy bardziej zawodnicy będą ściągani jakby troszkę z, z wolnych transferów lub wypożyczeń. Dobra, słuchajcie. Dobry. A jeszcze kilka słów. Polonia Warszawa kilka dni temu rozegrała mecz sparingowy z ekstraklasową drużyną z Białego Stołu z Jagielonią, wygrywając mecz 1-0. <coughs> Jedna rzecz, jako że już jestem 40-letnim kibicem, znaczy nie z 40-letnim stażem, ale 40-letnim facetem, więc powiem tylko tych z Wam, którzy są troszeczkę młodsi, nie ma co się podpalać fajnymi wynikami meczów sparingowych, bo one nic nie znaczą. To znaczy one na pewno coś znaczą dla trenera, dla kadry, dla, yy, dla wiem, podglądania jakichś niuansów, taktyk i innych tego typu pierdół. Natomiast e, wygrywając mecz z ekstraklasową Jagiellonią e, w, moim, w moim rozumieniu tutaj nic nie oznacza. Aczkolwiek fajnie, no, na pewno troszkę buduje morale. Nie? No to dobra, no to może troszeczkę coś oznacza. Dobra. Tyle o Polonii. Pierwsze, pierwszy mecz za półtora tygodnia z GKS Tychy. Drugi mecz również na stadionie przy z Wisłą Kraków. Gdybym, gdyby ktoś mi powiedział parę lat temu, że Polonia będzie grała z Wisłą Kraków u siebie inaugurując sezon ligowy, to powiem szczerze byłbym przekonany, że to już jest mecz ekstraklasy. Na ekstraklasę niestety oba kluby muszą, znaczy niestety, no takie są prawa piłki, muszą poczekać przynajmniej rok. W przypadku Wisły Kraków jestem niemal pewny, że oni, że oni e, tą ligę w tym razem wygrają w Cuglach. E, no to jest Wisła Krak. wiadomo. Natomiast e, Polonia jest beniaminkiem pierwszej ligi. Znaczy nie jest, be, pier, nie jest pierwszorazowym beniaminkiem, ale po takim latem tułaczki po tych niższych ligach jest beniaminkiem pierwszej ligi. W moim odczuciu, przepraszam, <laughs> w moim odczuciu fajnie, jeżeli ta liga będzie e, utrzymana w bardzo dobrym stylu. W miejsca w drugiej połówce tabeli, to już teraz, teraz uważam, że to będzie coś. Pamiętam, że w zeszłym roku chyba też mówiłem, że Polonia ma kadrę na. To był mój błąd, ale mówiłem, że ma kadrę na miejsca 6-8 czy coś takiego. Teraz przyznam się, że totalnie. Znaczy, widzę, że jest sporo fajnych transferów z zawodnikami doświadczonymi. Ale totalnie nie potrafię powiedzieć jak wygląda u nich w tej chwili e, klasa sportowa. Czy to są zawodnicy mimo swojego stosunkowo młodego wieku sportowego e, na fali takiej wschodzącej, konstant, e, czy, czy jakiś takiej spadańcy, nie, nie mam pojęcia. Natomiast wygląda na papierze to naprawdę wygląda całkiem nieźle e, i uważam, że pan tren, Rafał, Rafał Smalec e, coś z tego fajnego na pewno ulepi. Ja bym w ogóle chciał pogadać z Rafałem Smarsem, powiem Wam szczerze, zrobić z tego może jakiś filmik, ale to nie wiem czy to się w ogóle czy ja nie wiem czy takie rzeczy dla takich ludzi jak ja są w ogóle realne, bo ja jestem troszeczkę jakby nie patrzeć znikąd, ja jestem nikim, ja jestem gościem, który gada do telefonu, ale nie wiem, jak mi się uda, nie wiem, kiedyś do tej jakichś tam tysiąca subów, czegoś, jak tam mieć ciut lepszą oglądalność, to może się rzeczywiście uda do Polonii, czy uda się z panem Rafałem Smarsem pogadać przed tym, jak ten koleś naprawdę będzie trenerem jakiegoś klubu Ekstraklasy. Bo ja jestem przekonany, że Rafał Smalec ma papiery na to, żeby w, którym, w którymś momencie swojej kariery objąć zespół Ekstraklasy i skutecznie... lub zagrać z Polonią. Ale wiecie, co mam na myśli. Jest to facet, który, jest to facet, jest to facet z, z, z głową, przeważoną na ekstraklasę No dobra. Dobra, słuchajcie. O kurde, 13 minut chyba styknie tego gadania. Będzie o Polonii, będzie o Hutniku Warszawa, będzie o Ursusie Warszawa, w następnych dniach i tyle chyba kurczę nie wiem, dobra życzę miłego dzionka, trzymajcie się i a dzisiaj gra Raków Częstochowa z Florentalin w Częstochowie w pierwszym meczu eliminacyjnym Ligi Mistrzów. Totalnie. znaczy ten okej okay, wynik tego meczu łatwo przewidzieć, ale... ale, ale nie. Nie, nie. widzę, nie widzę szczerze, żadnego klubu e, z naszej ligi w fazie grupowej e, na, na jesień. I e, też se pogadam o tym kiedyś dlaczego. Bo to, że leg zagra w jest świetny wynik. To jest, to jest niepodważalny wynik, to jest cudowny wynik, ale to jest wynik jeden na dekadę i uważam, że jako, że my mamy tą falę wschodzącą taką, taką bardzo wysoką, nagłą, tak potem ta, ta równia pochyła będzie dosyć długa, więc nie, nie obawiam się, że dwa, trzy sezony kolejne bez, bez Pucharów na, na jesieni. Chciałbym się mylić. Dobra, przepraszam bardzo. Trzymajcie się, miłego dzionka i cześć, hej.